Witam oczywiście bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście kanał Porady Ogrodowe Flowers Oczywiście przepraszam, że tak późno jest ten materiał, bo mamy ogólnie godzinę prawie, że w pół do drugą. Niestety jeszcze musiałem iść odebrać paczkę i tak dalej. Tak jak już mówiłem na przeglądzie, odebrałem paczkę z paczkomatu Kangurzą łapę i tak dalej. Ale dziś inny temat, bo wielu też ludzi pisze na grupie ogrodem że jak dbać o tego grudnika dlaczego nie kwitnie tak dalej tak dalej i dziś oczywiście będzie temat na temat pielęgnacji grudnika oczywiście pamiętajmy że grudnik ten który ja nabyłem w Aldi jest malutki pamiętajmy też że podłoże tego grudnika musi być wilgotne pamiętajmy też żeby sprawdzać to yy, możemy to sprawdzić palcem wkładając palec do środka no i oczywiście sprawdzając wilgotność. tak jeśli ma w środku wilgotno dość sporo wilgotności, to po prostu go zostawiamy, nie ruszamy, nie obracamy, nie dotykamy w ogóle pączków, niczego w ogóle nie przedstawiamy nic zostawiamy tak jak on jest i praktycznie go już nie podlewamy, bo jak yy, sprawdzimy yy, wilgotność, to maksymalna wilgotność tego małego grudnika to musi mieć około 20% wilgotności ziemi nawozimy e, jeśli nie ma pąków czy kwiatów to polecam wam nawóz, który powinien przyspieszyć, e, przyspieszyć to kwitnienie tego e, grudnika oczywiście e, to jest taki nawóz, nazywa się Plant Lover, sprawi, by szybciej rosły. No oczywiście to jest Nabus organiczny, stymulator do roślin doniczkowych. No praktycznie grudnik jest y, rośliną doniczkową, dlatego też trzeba kontrolować wilgotność tej y, ziemi w grudniku. To musi być około 20%. Na większe grudniki to jest około 30-40% wilgotności ziemi też trzeba pamiętać, że jeżeli y, grudnik nie ma pączków i kwiatów i nie chce kwitnąć i długo nie kwitnie, to pamiętajmy, żeby podłoże tego grudnika było zawsze wilgotne y, i trzeba nawozić co najmniej y, raz na dwa miesiące, raz na dwa miesiące, może być raz na miesiąc, trzeba by było tego trochę nawozu nawozić, y, nawozu dać. Też polecam nawóz Florowit. Można go kupić w sklepie ogrodniczym. Bardzo dobry nawóz do kwitnienia roślin. Też pobudza kwitnienie itd., no i tak dalej, ale niestety tej butelki nie chce mi się po prostu wyjmować, i tak dalej. Ale mm, może spróbuję wyjąć. Także chwilkę mi dajcie, już go wam pokazuję. To jest właśnie taki nawóz. Nawóz do roślin kwitnących. Florowid. I tu mamy na 100, na 100 litrów roztworu. Długie i obfite kwitnie. Intensywny wzrost i wybarwienie. Także to jest bardzo dobry nawóz. Tak samo jak plant lover. Tu mamy też inne nawozy, ale to już tam praktycznie pal diabli. Teraz, oczywiście, przechodzimy do grudnika no i też yy, taka też dobre rady takie pamiętajmy żeby kontrolować yy, i sprawdzać wilgotność ziemi grudnika jeśli ma bar jeżeli ma sucho to trzeba po prostu podlewać yy, tego grudnika nawozimy raz na miesiąc yy, nawet raz na dwa miesiące pamiętajmy żeby też grudnik był nawożony i kontrolujemy wilgotność ziemi to są te dwie cechy, żeby zapewnić grudnik. Aha, i jeszcze oczywiście warunki stanowiska grudnika. Grudnik dobrze się sprawdza na parapecie w pokoju i również się sprawdza w kuchni. W kuchni jest odpowiednia temperatura dla grudnika, bo zdarza się, że czasami w kuchni jest zimno, czasami jest ciepło. Jeżeli na przykład włączymy piekarnik czy gazowe, coś na przykład robimy czy gotujemy tak dalej to idzie taka jakby ciepła para tak ciepła taka para jak da jak tutaj na przykład w pokoju jest napalone w piecu czy coś to mamy temperaturę powyżej 18 do 20 stopni w kuchni mamy 12 od, od 10 do 15 stopni no i mniej więcej maksymalna temperatura grudnika to musi być od 8 do 10 stopni ciepła Grudnik lubi bardzo stanowisko yy, południowe czy też wschodnie, na parapecie, yy, w pokoju yy, i po prostu w kuchni. Bardzo lubi kuchnię, na parapecie można go posamić, nie ma problemu. Myślę, że w kuchni by się lepiej sprawdził, by lepiej kwitł. Jeśli oczywiście będziecie postępować, że kontrolujecie wilgotność ziemi, wkładacie oczywiście palec do ziemi, jeśli ma mokro, jeśli ma wilgotno, nie podlewamy, nie nawozimy. Dopiero jak straci pąki, kwiaty i tak dalej, wtedy możemy ewentualnie raz na miesiąc dodać nawozu, albo Florowitu, albo Plant Lover i po prostu nawozimy raz na miesiąc, nawet raz na dwa miesiące. Wtedy, jeśli ma, jeżeli nie jest wilgotny, jeżeli ma sucho, po prostu troszkę podlewamy. Możemy też na przykład, tu pokażę. Spryskać troszeczkę ziemią wilgotną, wilgotność tej ziemi, żeby tak troszeczkę spryskać tą ziemię, nie trzeba podlewać, bo wystarczy po prostu popryskać ziemię. No i to praktycznie w zupełności starczy. Wtedy, praktycznie ten grudnik może Wam zakwitnąć. Także tyle jeżeli chodzi o pielęgnację grudnika. Także oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału Porady Grodowe Flowers. Do zostawienia łapki w górę, jeżeli oczywiście materiał Wam się spodobał. No i cóż, no i tyle z mojej strony drodzy widzowie. A my się oczywiście widzimy niedługo. Myślę, że koniec listopada, początek grudnia. Myślę, że jeszcze że jakiś materiał jeszcze nagram. Także widzimy się jeszcze w przeglądzie w grudniu. Roślin, zobaczymy, czy jakieś rośliny przeżyją, czy nie. Bo niestety e, do chyba, bo do 10 stycznia. Od 20 grudnia do 10 stycznia mi nie będzie. Także materiałów e, nie będzie dodawane od 20 do 10 stycznia. Zobaczymy, może będzie jakaś relacja e, z innego kraju. Zobaczymy, coś wymyślę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie będzie ten, no niestety na święta my nie będzie, ale wiecie jak to tam jest, nie? No, także oczywiście dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia dla kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie, no i oczywiście jak zawsze wszystkich widzów i drodzy państwo was pozdrawiam.